Kibice mistrza z Wisły będą w niebo wzięci. Adam Małysz wraca do skakania. Swoją decyzję tłumaczy tęsknotą za skokami narciarskimi i pragnieniem zdobycia medalu olimpijskiego w drużynie. Tego trofeum zabrakło w jego karierze. Sebastian Szczęsny. Znakomita atmosfera w kadrze, wyniki, a szczególnie zdobyte przez naszą drużynę Mistrzostwo Świata w Lahti realnie rysuje szansę na upragnione olimpijskie złoto w Pjongczang. Decyzja o tym, by znowu ubrać narty, nie była łatwa. Obiecywałem sobie i Hanu, że nie wrócę, no ale cóż, to jest jednak wielka przyjemność. Jeszcze tym bardziej teraz, jak zobaczyłem w planie, jak chłopaki latają, no to znów się chciało wrócić do tego. Jak się okazuje, Małysz pierwsze skoki ma już za sobą. Analiza wspólnie z trenerami kadry wypadła obiecująco. Wydaje mi się, że jest ok. Trochę jeszcze metrów brakuje, no ale to ze względu na wagę trochę trzeba zjechać z tą wagą i powinno być nieźle, bo trenerzy byli zadowoleni, że techniki gdzieś tam nigdzie nie zgubiłem po drodze. Adam oddał już kilka skoków na obiekcie 60-metrowym. Uważam, że wyglądało to bardzo dobrze. Myślę, że da radę i bardzo przyda się w zespole. Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego z uwagą i nadzieją przygląda się całemu procesowi. Uważam to za możliwe i najważniejsze jest chęć powrotu Adama do skakania. Jeżeli on podjął decyzję, a ta decyzja wygląda dość zdecydowanie, to w takiej sytuacji myślę, że może mu się udać. Kiedy kibice znowu zobaczą Małysza w roli skoczka? Na pewno jeszcze nie podczas zbliżającego się letniego cyklu. Jednak muszę przede wszystkim zrzucić około 10 kg, to jest sporo. Już tam pracujemy z fizjologami nad tym, żeby jak najszybciej zrzucić. No i technika może gdzieś tam została, ale odbicie, jest trochę roboty jeszcze. Pomysł ten podoba się również samym skoczkom, bo Adam będzie zdecydowanie bliżej nich. Będzie jako zawodnik brał czynny udział w tych przygotowaniach, w zawodach i przede wszystkim z tego się cieszę, bo ten duch zespołu razem z Adamem jeszcze urasta, ta atmosfera. Myślę, że będzie jeszcze lepsza. A czy nie za późno na powrót? Wiek to żadna przeszkoda, co udowodnił 6 lat starszy Noriaki Kasai, który w tym sezonie dwukrotnie stawał na pucharowym podium. Niedziela też ze skokami narciarskimi. Jutro przypomnimy najbardziej wzruszające momenty minionego sezonu. Zapraszamy do jedynki o 14.45 i 18.20.